Dobry wieczór, z tej strony ja, wasz ulubieniec z YouTube'a i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co się wydarzyło w Fortnite. Jak widzicie, mamy nowy sezon, a za tym idzie nowa mapa, nowe itemy. Oprócz tego mamy jeszcze nowe skiny i zupełnie nowe środki transportu. Zapraszam, zaczynajmy! Zaczniemy sobie mianowicie od przebudowy wykrzywionych wież, które się teraz nazywają Neo Wykrzywione. Oprócz tego jeszcze się zmieniła sklepowa sadyba na jakieś wielkie centrum handlowe. Oprócz tego jeszcze ni stąd ni zowąd mamy rozwalony wulkan i przerobiony na elektrownię. To jest w sumie trochę dziwne i zaskakujące. No i pamiętacie na pewno event wielki z tym głosowaniem na item, który wróci do gry. Z tego również zrobili użytek, ponieważ tak nowoczesne miasto jak Neo Wykrzywione musi mieć dobre zasilanie, więc zrobili z tego bunkru, czy sejfu, czy jak to nazwać, tego właśnie zrobili zasilanie. Tam z tego idzie wielki, gruby, świecący kabel, który idzie właśnie do tego miasta i prawdopodobnie jeszcze też zakręca jakoś o centrum handlowe. Oprócz tego jeszcze zapewne będą nowe itemy w sklepie, których ja się już nie mogę doczekać, bo jak zawsze co nowy sezon, to coś nowego w sklepie. Na przykład tak było w sezonie 8, były te ryboludki takie, które potem już nie wróciły do sklepu. Także pilnujcie sklepu, bo może będzie akurat coś fajnego i z tej okazji może sobie strzelimy jakiś konkurs. Jak będzie dużo komentarzy, dużo łapek w górę, to strzelamy konkurs na skiny ze sklepu, albo karnet bojowy, albo fałdolce, wy decydujecie. Oprócz tego zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz, dzwonek. Najlepiej dajcie o sobie znać w komentarzu, witając się po prostu, a przypnę wam serduszko. I to by było na tyle, więc do zobaczenia, cześć!